Witam moi drodzy na kolejnych zawodach. Jesteśmy tym razem na Papieroku w Żorach, jedno z moich ulubionych łowisk. Tylko niestety nie, wolałbym siedzieć od autostrady, ale siedzimy od tak zwanej łąki. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo ja nie byłem na treningu. No nie mam w tym sezonie naprawdę czasu na ryby zbyt dużo, więc wybaczcie, że jest tak mało filmów. Nie mamy Mateusza niestety w sektorze, chcielibyśmy być razem, żeby konkurować, ale nie udało się, jest w innym sektorze, ale przygotował mi na dzisiaj świetną ochotkę, świetnego jokersa, także myślę, że będzie dobrze połowione, dam z siebie wszystko. Zaraz Wam pokażę po kontroli, co mam dzisiaj namieszane, robaki, zanęty, przynęty i to wszystko i tak dalej, zestawy. To teraz pokażemy zestawy. Mam tutaj wędeczkę przy ręce. No jestem oczywiście dzisiaj na plecionce. Chciałbym dzisiaj się dorwać do leszczyków, jeśli będzie taka oczywiście możliwość. Wiadomo, stoper przelotowy, koszyczek, jak widzicie, no w miarę duży. Stoperek, 20 cm feder, gumę, szybko złączka na końcu. No kurczę, spróbowałem łowić na bez tej szybko złączki, żeby ten zestaw odchudzić. Robiłem sobie pętelki, ale jakoś mi to nie pasowało i wróciłem z powrotem do tej szybko złączki. Lepiej mi się łowi. Wędeczka szybka, 3-metrowa, mały kołowroteczek. Ta wędka już tyle przełowiła, że naprawdę nie wiem, czy dociągnę do końca tego sezonu, ale uwielbiam ją i będę na nią dzisiaj łowił. Wędka do nęcenia też jest rozłożona. Także dzisiaj nęcę grubonia. Oczywiście szklaneczka od Mateusza z CNC. Wędka Sensas Rodspot 390. Można nią machać naprawdę na 70 metry szklanką. Przygotowanie bujowe. Nastawienie jest fajne, na luzie, bez żadnej spiny. No niestety wypadłem z drużyny okręgu w tym sezonie. Na jednych zawodach nie byłem z przyczyn osobistych. Także w drużynie na przyszły rok nie będę, ale nie przejmuję się tym. W Grand Prix Polski chcę się utrzymać i tam jest moja główna droga do celu. Tak, moi drodzy, mieszanka. Tu mamy glinę, dosyć dużo. Tu mamy ciemną zanętę. Moja ulubiona mieszanka pod leszczyki. Raczej dzisiaj będzie troszeczkę bardziej gliniastą. Rok temu mi się to sprawdziło, chociaż nie twierdzę, że to będzie dobre, bo nie byłem na treningu, nie? A wiadomo, rok do roku woda się może różnić, nie? Mam puszkę kukurydzy, w razie W, jakiś tam atraktor. No i tak, robaczki. Mam oczywiście białe robaczki, pinkę. Pinkę sobie przygotowałem fajnie, przysiana w atraktorze. Białe się zaplątały jeszcze. Do jednej matrioszki, fajnie wchodzi, pyk. Litrowa, czyli mamy jako litr. Tutaj mamy tajna broń. Wszyscy wiedzą, że ja lubię. Nazbierałem, jest taniej. Żona mi pomagała wczoraj o 23.30 zbierać rosówki. I co tu jeszcze mamy? I mamy oczywiście ochotkę hakową. Ochotkę hakową mamy. Popatrzcie, jak Mati to przygotował. Jest po prostu złoto. No i ćwiartka jokersa. No to jokersa, każdy wie jak wygląda, to nie będę Wam pokazywał. Także ochotka jokers. Rosówkę, białe, pinka. Zanęta glina. Wszystko widzieliście. Zestawy pokazałem. Haciki mam nawiązane 18, 16 od 009 do 011, 13. Będę wachlował tymi przyponami, bo muszę po prostu dopasować, nie? Co będzie działało, nie? Zacznę chyba raczej na cienko, potem może trochę grubie. Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, nie? Rozłożeni, tak. Wszystko mamy gotowe, za chwilę kontrola, jeszcze my się wyrobili fajnie przed tą kontrolą, także nastawienie, powiem Wam, ogień dzisiaj naprawdę do boju, nie? Powiem Wam, brakuje mi tej jedynki sektorowej w tym sezonie, nie miałem ani jednej, strasznie mi tego brakuje, chciałbym się dzisiaj odkuć i tym bardziej mnie boli, że nie byłem na tym treningu, no ale no nie było po prostu czasu, nie? Także życzę mi powodzenia. Dobra, do cienia z rubalami. Tak, kontrola idzie. Przekładam sobie szybko ochotkę do matrioszki, żeby po prostu jej nie gnieść szybciej, nie? Każda larwa się liczy. Nie wyciągaj, daj, bo się słonka stoi. No, dzień dobry. Kontrola. Dzień dobry. Tam. Ćwiarteczka, jokersik, ćwiarteczka.
kawę mamy. Dobra, dzięki. Tak myślę, mam winę, nie chcę panu zobaczyć. Winę nie mówię. Nie, no szkoda robaku, chłopie. Można jak. No, szkoda robaku, bo... Spoko, dzięki. Szybko poszło, sprawnie. Po prostu opadka ze szmateczki. Trzeba dzisiaj o nią dbać, bo jest pani możliwe, nie? Szmateczki. Jeszcze można zrobić taką szmatkę. Mogę jedną szmatkę z wodą. Kamil, mam zimną wodę. Jak potrzebujesz do chodki, to mam taką fajną. Jeszcze mam chłodną. A to fajnie. To będę krzyczał podczas zawodów. Dobra. Moja tajna broń. Do pocięcia. Nie wiem, czy ktoś ma jeszcze. Ja po prostu wychodzę z założenia, że to też działa, a idzie to samemu nazbierać i dostanie, nie? A jeszcze żonka mi pomaga. Bez dwóch zdań. Sprawdzone. Polecam. Dobra, majstrze. Namieszamy sobie, nie? To kibetek. To będzie tak. Trzy tego. Trzy. I raz. Raz. Trzy. I raz. Myślę, że to jest tylko te dwie kuletki. Przydałoby się trzecie wiadro, ale nie mógł. Muszę trzecie wiaderko sobie kupić. Jak widzicie, ciemna mieszanka. Fajnie, to fura. Jakby się wydawało, że mało tej zalety, a po fura to... Wygląda finalnie, moi drodzy. Jest bardzo dobrze. Powodzenia, chłopaki! Powodzenia! Ojojoj! A to, żem zanęcił pierwszy rzut. To, żem zanęcił wszystkim. Nie wyszedł pierwszy strzał, niestety. Już wyszedł. To muszę mocno tyłu. Thank you.
odjechało. Mogę się brać, nie? To proszę. No, proszę, tak. A jeszcze w podbieraku, patrz, na rybek. W podbieraku na rybek chwyciliśmy, nie? To dobre, nie? Głęboko połknął, to dobrze. Tak, mamy trzecią rybę, minęło 25 minut. No, powiem wam, nie będzie dzisiaj łatwo. To nie jest pogoda Podlesza. Jak widzicie, jest żaruwa. Także myślę, że nie, ale będę czekał na tej linii, nie ma co skakać, mi się wydaje, bo po prostu one nie żerują tak, jak bym tego chciał, nie? Trzeba mu dać czas, żeby się po prostu schylił. Pomalutku, nie ma co się spieszyć, bo tu nie będzie naparzona. No i wyhaczamy pojedyncze te leszczyki, nie? Wymienię przypon, nie ma co. Trzy ryby wyciągnąłem. Gdzie to wszystko spadło? Lubię takie łowienie, wam powiem, wymęczyć tego leszcza. Uwielbiam, naprawdę. Co, wyciągnę jakiegoś zaczepu? No, chyba ryba. Albo podpiąłem. Dziwnie idzie. O, no, coś tam trzepie. No, ale trzeba się sprężać z tym leszczami. Może coś ugramy. Albo jest podpięty, albo już jest taki fajny, ze 35 ma. Oby się nie spił. Nie możemy dzisiaj spinać. Zahaczył trzcinę. O, fajnie jest, fajnie jest. On się zakręcił. On się po prostu zakręcił. No, takie po 300, fajne. Za sam koniuszek. Dobra, mamy 4 ryby. Chyba taktyka wypaliła, nie? Oby tak było do końca, to może nie będzie tragedii. Jak tego leszczyka na jednego na 10 minut będziemy ciągnęli. Mniejszy, ale o, odpiął się w podbieraku. No, ten już chyba 350 ma. 300 na pewno. Się odpił w podbieraku. Normalnie niemożliwe.
ale ten jest mniejszy, ale też lepszy. No pewnie będzie za 150-200. Ma się też co spieszyć. To też fajne. Oj, głęboko. To jest dobrze. Okej, dam wam taki patencik na takie wędkowanie. Teraz jak widzicie, nabiłem koszyk, rzucam sobie. I teraz tak, ja wiem, że tutaj nie ma brań w tempo, czyli to znaczy, że nie ma brań po kilku sekundach. Rzuciłem, wszystko się ustawia. Ja wiem, że brania teraz nie będzie tak szybko, także dozuję sobie już na następny rzut, tak, co chcę. Na przykład w tym wypadku trochę tego i mam gotowe. Jak wyciągnę sobie zestaw, to już nie tracę czasu, żeby to dozować, tylko od razu ładuję, rzucam. I to jest zaś kilka sekund do przodu, tak? Razy kilkadziesiąt rzutów podczas zawodów, to mamy parę minut. To taka ciekawostka, nie? No i co? Trzymam rękę non-stop na wędce. Te brania są agresywne, ale są krótkie. I trzeba je zacinać w tempo. Czyli jak jest raz, dwa, od razu zacinamy, nie? Bo jeśli ten leś pociągnie, damy mu chwilę czasu, on się zerwie, koniec. Nie wepniemy tej ryby, także wędka non-stop na... Znaczy ręka na wędce i wędka na kolanie, moi drodzy, pamiętajcie. Kilo, wiesz? Pokażesz go. Ja już... Tak, no odciął rybę. Od godziny się męczę. Dwie rybki wyciągnąłem. Postanowiłem wyciągnąć wędkę jeszcze raz do nęcenia i rzucić trzy szklanki. Dociąłem rosówki i wrzuciłem hakówki. I zobaczymy, czy to pobudzi rybę. Bo widzę, wszystkim ucichło. Także taka też pora, południe jest. Także nie ma żartów. Donęcamy i mówimy dalej. Proszę? Mhm. Tak jest.
co to jest? To jest coś małego, kurde. Ale wymiarowa wzręga w ponęceniu. Ma 15. To jest ważne. Do siaty i lecimy dalej. No i chyba wskoczyły już. Także donęciłem te 3 szklanki. Coś to, ale co to jakieś, co to za maleństwo? Oj, 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 oj. Wzdręga. No, wezmę ją na podbierak, bo jeszcze spadnie, bo... A jest wymiarowa, nie? 17 mo. Czekaj, bo się poplątałem się, wiesz? Kurde. No donęciłem i wzdręgi, no niestety, no. Ale przynajmniej wzdręgi takie, które idą do siatki, nie? W końcu leszcz, w końcu następny leszcz. Się już bałem. Prawie na 48 3 ryby. O kurcze. No, chodź tu. Chodź, 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 chodź. Jest. Yeah. Chlapie śluzem. Ja leszczyk. Taki oto po donęceniu. 15 minut po nęceniu i po donęceniu, przepraszam, nie? Bo rzuciłem te 3 szklanki dodatkowo. Pamiętajcie, żeby ten śluz z tej żyłki z przypony ściągać. Chodź tu leszczu, bo jesteś ważny. Oj, jest. O, ale myślę, że malutki, jakiś taki. Łatwo szedł do tego brzegu. No. I plum do siatki. Wam przypomnę, na jakie dzisiaj łowię. 70-centymetrowe. Haczyki 18, Sensas 6215BN. I tak, mam zawiązane je na 09 i 009 i 011. Nie, zacząłem cienko, potem się wkręciły, to przyszedłem na 11. Teraz umarło, to znowu wróciłem do 009, ale ten haczyk 6215 mi się sprawdza. No mamy coś średniego, aż zabrało normalnie wędkę. Akurat wymieniłem przypon. Więc może się uda go wyciągnąć, nie wiem, nie wiem, kurczę, może to ten mały karpik, nie, to oby miał przynajmniej 30 cm. Zobaczymy. Popuścimy za chwilę hamulec tu przy brzegu. Oby się nie zerwał, bo kurczę, to taki fajny bonusik mały na końcu zawodu, bo zostało dosłownie 13 minut. Kurczę, jedzie w te trzciny. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Ach, przeszedł. A nie, to podpięty. Kurde. Podpięty za płetwa, nie? Ja nie mogę. No ja już myślałem, manie, kurde. Jak się tu nie wkurzyć, nie? No to przecież taki, patrz, a cię pociągnął wędkę, o, odpiął się w podbieraku, nie? Czekaj, tu jest, pod trzcinami jeszcze coś wywalę, czekaj. Aj, aj, aj. Kuniec. Mamy może jakieś, coś koło 4 kg powinno być, bo ten jeden leż był taki sympatyczny. Więcej, no to max 5. 400 jest na pewno jeden. No. No to mu 6 kg. Nie, nie, 6 nie będzie. Było parę też takich chyba mniejszych. No. Czekamy na ważenie.
Udało się wygrać sektor, moi kochani. 7290 nasza waga. Więc będę pierwszy, drugi, trzeci albo czwarty, ponieważ były cztery sektory. No w końcu się udało coś wygrać. Jestem troszeczkę, kamień spadł mi z serca, bo ten sezon naprawdę mam słaby. Więc jestem zadowolony i na następne zawody jadę z uśmiechem i może ta końcówka sezonu będzie lepsza. Do zobaczenia. Jeszcze rozdanie nagród i widzimy się w następnym filmie.